samochodzie strach i rezygnacja. Wpadli. Nie udało się. Więzień źle spakował swój bagaż i zaklinował się w wydrążonym otworze. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM. Prawdziwym królem ucieczek w Polsce był Zdzisław Najmrocki, specjalista w okradaniu sklepów Pewex. Mówiliśmy już o nim w jednym z podcastów, także już wiecie, gdzie szukać na rmf.pl. I według różnych szacunków uciekał strażnikom blisko 30 razy. Ale dzisiaj nie o nim. Niektórzy śmiałkowie, żeby wydostać się zza krat, tworzyli kilometrowe podkopy. Inni przebierali się za strażników i jakoś podstępem wychodzili na wolność, przebiegle. Jeszcze inni liczyli na szczęście, po prostu wspinali się na mury więzienia, a po drugiej stronie, no jakoś to będzie. Tych nieprawdopodobnych ucieczek z celi jest naprawdę dużo, ale my skupimy się dzisiaj na tych najbardziej spektakularnych. No więc na pewno odwiedzimy Francję i jednego ze współczesnych celebrytów, a przynajmniej celebrytę wśród uciekinierów, Pascala Payeta. Przedstawimy też historię Kazimierza Piechowskiego, Polaka, który w brawurowy sposób uciekł z obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Ale pozwól, że dzisiejsze spotkanie musimy rozpocząć od najsłynniejszego więzienia na świecie. No wiesz już, o jakie miejsce chodzi, tak? O tę atrakcję turystyczną teraz, Alcatraz. To właśnie tutaj na bezludnym, skalistym terenie stworzono prawdopodobnie najsłynniejsze więzienie w historii, nazywane przez wielu osadzonych piekłem na ziemi. Wyspa oddalona 2 km od wybrzeża San Francisco. Strome zbocza, silny prąd morski, lodowata woda. To wszystko sprawiało, że stamtąd można było się wydostać tylko statkiem. Próba przepłynięcia w pław tego dystansu to pewna śmierć od uderzenia fal o skaliste brzegi. No właśnie, z samej wyspy było trudno się wydostać, a tutaj mamy do czynienia z najściślej chronioną placówką na świecie. No, zbudowaną w połowie XIX wieku. Tutaj na początku był fort obronny, który już w XX wieku zmodernizowano i przekształcono w więzienie federalne. Oficjalnie więzienną twierdzę Alcatraz otwarto dokładnie 11 sierpnia 1934 roku. W trakcie pierwszego transportu przypłynęło 137 skazanych, którzy byli eskortowani przez 60 agentów FBI. No dodajmy, że przywożono tutaj najgroźniejszych przestępców, seryjnych morderców, szefów mafii, na przykład szefa irlandzkiej mafii, James Whitey Bulgera. Generalnie osoby, po prostu, które muszą być za wszelką cenę izolowane od społeczeństwa. Wracając do tego fortu, wszystkie zbędne tunele zostały zalane betonem. Wykrywacze metalu były tutaj na każdym kroku. Zamki elektryczne, specjalnie wzmocnione mury, dodatkowo płot z drutu kolczastego o wysokości 8 metrów, wieże wartownicze co kilkanaście metrów. No, dodajmy jeszcze najbardziej surowe cele, a na każdego osadzonego przypadało 3 strażników. Więzienny arsenał nie różnił się za bardzo od tego na froncie wojennym. Osadzeni byli przeliczani 12 razy dziennie, a co najbardziej ciekawe, musieli kąpać się w bardzo gorącej wodzie, to po to, żeby ich organizmy nie mogły się szybko przystosować do tej zimnej, lodowatej, która jest u wybrzeży tej wyspy. Ta woda w Zatoce San Francisco, podkreślamy, miała 10 stopni, co no, zdecydowanie zniechęcało do pływania. To wszystko powodowało, że więzienie Alcatraz było uważane za miejsce, z którego po prostu nie da się wymknąć. Podobnie uważał także legendarny Al Capone, uwaga, więzień numer 85, który pracował tutaj w pralni, odpowiadał też za czyszczenie toalet. W rozmowie z szefem więzienia stwierdził, że próba ucieczki z tej twierdzy to zwykła strata czasu i mimo, że tego czasu miał tam bardzo dużo, wydostanie się z Alcatraz nigdy nie przeszło mu przez myśl. A propos pralni, w tamtym czasie właśnie w Alcatraz prano część amerykańskich mundurów. Wtedy powstało popularne wśród żołnierzy amerykańskich powiedzenie: moje spodnie pierze mi Al Capone. Placówkę zamknięto w 1963 roku, funkcjonowała blisko 30 lat, przez Alcatraz przewinęło się około 1500 skazanych. Więzienie, dodajmy, zamknięto ze względu na koszty utrzymania tego wiekowego fortu. Aktualnie Alcatraz to jedna z największych atrakcji turystycznych San Francisco. Odwiedza to więzienie rocznie 1,5 miliona turystów.
Mimo wspomnianych słów Al Capone, znajdowali się śmiałkowie, którzy w mniej lub bardziej finezyjny sposób zabierali się do ucieczki z wyspy. W sumie odnotowano 14 takich przypadków, w których zaangażowanych było 34 osadzonych. Większość udało się złapać na miejscu, 6 zastrzelono, 5 zaginęło, a 2 utonęło. Ale najprawdopodobniej 3 śmiałkom udało się skutecznie uciec. W październiku 1960 roku do więzienia trafił uciekinier z innych placówek, który bardzo lubił napady na bank, John Anglin. Kilka miesięcy później w to samo miejsce trafił jego brat Clarence. W Alcatraz szybko zakumplowali się ze złodziejem samochodowym Alenem Westem i Frankiem Morrisem. No i przy tej postaci musimy się zatrzymać. Morris wychowywał się w sierocińcu, swoją kartotekę kryminalną otworzył, gdy miał zaledwie 13 lat. No tak naprawdę większość swojego życia spędził w różnego rodzaju więzieniach. Mimo kłopotów z prawem, trzeba przyznać, że był inteligentny. IQ na poziomie 133 punktów. Błyskotliwy człowiek. Pewnego dnia, rozglądając się po swojej celi, odkrył taką pustą przestrzeń za kratką wentylacyjną pod umywalką. W tym nietypowym miejscu zaczął drążyć dziurę łyżką do herbaty, no co miał robić w tej celi. Dość szybko odkrył, że za kratką wentylacyjną znajduje się nieużywany przez nikogo korytarz. No jak później miało się okazać, był to korytarz techniczny prowadzący na dach więzienia, wykorzystywany kiedyś przez hydraulików. Morris chciał wykorzystać to przejście do ucieczki, no ale potrzebował pomocników. Dlatego do swojego planu włączył wspomnianych już braci Anglin i Alena Westa, którzy zajmowali cele tuż obok niego. Właśnie tak rozpoczęło się przygotowanie gigantycznego przedsięwzięcia. Otwór w ścianie drążyli za pomocą łyżeczek i widelców, które ukradli ze stołówki. Praca była bardzo mozolna i przynosiła marne efekty. Przełomem był moment, w którym Frank Morris przemycił z więziennej pracowni silnik od odkurzacza, który, wyobraźcie sobie, wykorzystali do konstrukcji wiertarek. Pracowali na zmianę, gdy jedna cela wierciła w ścianie, sąsiedzi stali na czatach, a gruz wysypywali do wnętrza ukrytego korytarza. Cała czwórka, pod szefostwem podkreślamy Morrisa, opracowała plan ucieczki w grudniu 1961 roku. Wszelkie szczegóły dogadywali między sobą w więziennej stołówce. Powiedzieć, że cały plan był mało realistyczny do wykonania, no to właściwie niewiele powiedzieć. Ale przecież do odważnych świat należy. Zgromadzili około 50 kurtek przeciwdeszczowych, które ubierali więźniowie podczas pracy na zewnątrz. Właśnie z tych kurtek miała powstać dmuchana łódź niezbędna do ucieczki. Całą konstrukcję uszczelnili cementem, a jako wiosła wykorzystali drewniane sklejki. Ale posłuchajcie tego. Z papieru toaletowego i mydła wykonali manekiny, które po ucieczce miały leżeć w ich łóżkach. To była prawdziwa profeska. Papierowe głowy miały prawdziwe włosy wykradzione od więziennego fryzjera. Głowy odpowiednio pomalowali też farbami, które z kolei podwędzili na świetlicy. Trzeba dodać, że wydrążone w ścianach otwory zasłaniali taką atrapą kratki wentylacyjnej, którą też wykonywali z mydła i papieru. No, naprawdę z tych rzeczy można zrobić prawdziwe cuda. Uciekinierzy powinni prowadzić zajęcia z techniki w szkole. I tak docieramy w tej historii do godziny zero. Po 18 miesiącach przygotowań, 11 czerwca 1962 roku o 21:30, po ogłoszeniu ciszy nocnej, cała czwórka spakowała niezbędny ekwipunek tak mozolnie przygotowywany, pod kołdrą starannie ułożyli manekiny i wyszli z celi przez przygotowane wcześniej otwory. Dopiero rano strażnicy więzienni zorientowali się, że do porannego apelu nie wyszło kilku więźniów. Zabrakło braci Anglin i Franka Morrisa, ale z więzienia jednak nie uciekł Alan West, który też uczestniczył w przygotowaniu całego planu wydostania się z Alcatraz. To dlatego, że o umówionej godzinie na dachu więzienia zabrakło właśnie Westa. Źle spakował swój bagaż i zaklinował się w wydrążonym otworze. Gdy ostatecznie znalazł się na tym dachu, całej trójki już nie było. Reszta uznała, że nie mogą na niego czekać. I tak Alan West wrócił do celi, a Frank Morris w towarzystwie braci Anglin zeszli z dachu porynnie, napompowali swoje pontony i po godzinie 22 przepadli bez śladu. Ruszyły zakrojone na szeroką skalę poszukiwania zbiegów, ale nie przyniosły rezultatów.
Fale wyrzuciły na brzeg rzeczy osobiste poszukiwanej trójki. W wodach Zatoki San Francisco znaleziono m.in. szczępy prowizorycznego pontonu, połamane sklejki, które służyły, przypomnijmy, za wiosło. Ale mimo przeszukiwania dna morskiego przez policyjnych nurków nie natrafiono na ciała Franka Morrisa ani braci Anglin. Nie znaleziono również ich uniformów. Allen West, który miał pecha w dniu ucieczki, poszedł na współpracę z FBI. Dokładnie opisał przygotowania do ucieczki. Opowiedział również o tym, że po wydostaniu się z Alcatraz planowali ukraść samochód gdzieś na wybrzeżu, a następnie okraść sklep z ubraniami. No nie mogli się przecież poruszać w więziennych uniformach, przecież wszyscy od razu by ich rozpoznali. Za oficjalną wersję służby uznały śmierć uciekinierów w lodowatych wodach Zatoki. Może zacytujemy zdanie, które zakończyło raport śledczych. Nie istnieją żadne wiarygodne dowody pozwalające przypuszczać, że zdołali przeżyć. Sprawę zbiegów z Alcatraz zamknięto w 1979 roku po 17 latach śledztwa. Więźniowie zostali uznani za zmarłych. Jednak, mimo oficjalnego komunikatu amerykańskich służb, historia uciekinierów żyła własnym życiem. Rodzina Franka Morrisa twierdziła, że kilkakrotnie widziała się z uciekinierem. Ostatni raz spotkali się całkiem świeżo w 2011 roku. Znów bracia Anglin też kontaktowali się ze swoimi bliskimi. Mieli nawet być obecni na pogrzebie swojej mamy, na który przyszli przebrani, uwaga, za kobiety. Natomiast holenderscy naukowcy przeprowadzili symulację prądów morskich z nocy 11 czerwca 1962 roku, właśnie z nocy ucieczki. Ich badania wskazują, że tratwy trójki zbiegów miały szansę dopłynąć do mostu Golden Gate. Co ciekawe, jeśli zbiegowie pozostawili ponton z rzeczami w wodzie, to prąd morski według tej symulacji mógł znów go zabrać w głąb zatoki i stąd te ślady po zniszczonym pontonie i połamanych wiosłach. Prawdziwym przełomem w tej sprawie był list z 2013 roku wysłany do policji w San Francisco. Dodajmy, że amerykańska telewizja dotarła do niego dopiero w 2018 roku. Autorem listu najprawdopodobniej jest jeden z tych uciekinierów, John Anglin. List wskazuje jasno na to, że cała trójka przeżyła ucieczkę. Jego brat Clarence Anglin i Frank Morris, pomysłodawca całego planu, zmarli kilka lat wcześniej. Nawet zacytujmy dokładnie, co tam jest napisane, bo to jest bardzo ciekawe. Frank zmarł w październiku 2005 roku. Jego grób znajduje się w Aleksandrii. Leży tam pod zmienionym nazwiskiem. Mój brat natomiast zmarł w 2001 roku. Dodajmy jeszcze, że John Anglin napisał, że ma 83 lata, choruje na raka i potrzebuje opieki medycznej. Zaznaczył, że jeśli w mediach dostanie obietnicę krótkiego wyroku, napisze następny list, w którym wskaże swój dokładny adres zamieszkania. Charakter pisma w tym liście, odciski palców zostały przeanalizowane przez specjalistów z FBI. Próbki zostały porównane z pismem Johna Anglina i wynik tego testu okazał się niejednoznaczny. No wiadomo, że upływ czasu mógł mieć na to wpływ. Wszystko wskazuje na to, że legenda Franka Morrisa i braci Anglin będzie żyła wiecznie. Niezależnie od tego, czy rzeczywiście przeżyli ucieczkę z Alcatraz. Dodam jeszcze, że absolutnie każdy musi obejrzeć film pod tytułem Ucieczka z Alcatraz z 1979 roku. Tam Clint Eastwood wciela się w rolę Franka Morrisa. Jeszcze a propos tego filmu. Producenci musieli zainwestować ogromne pieniądze w renowację rozpadającej się twierdzy i rozciągnąć kilkanaście kilometrów kabli, którymi dostarczany był prąd na wyspę Isla de los Alcatraces. Przygotowaliśmy dla Was zdecydowanie najlepsze historie. Dzisiaj najbardziej spektakularne ucieczki z więzienia. No i właśnie, skoro mówimy o takich ucieczkach, to musi pojawić się francuski król ucieczek Pascal Paillet. Nie wiem, czy wiesz, ale on został wpisany do Księgi Rekordów jako ten, który zaplanował najwięcej ucieczek z udziałem helikoptera. No to poznajmy pana i jego pasję trochę lepiej. Pascal Paillet, urodzony w 1963 roku, dzieciństwo spędził w Marsylii, a jak dorósł, z zawodu został kryminalistą i od lat 80. mniej więcej regularnie gościł za kratkami. Dodam, żonaty, dwoje dzieci. W 1997 roku zaplanował napad na
samochód pancerny Banque de France zastrzelił wówczas jednego z konwojentów. Złapany został 2 lata po tym skoku, dostał wyrok 30 lat więzienia i wtedy dopiero wszystko się zaczęło. Tak, już po 2 latach uciekł z więzienia helikopterem, który porwał wraz z kolegą. Kolegę złapano, a Pascal Payet zaczął planować, jak pomóc uciec z więzienia 3 kolegom, którzy brali razem z nim udział w skoku na tę bankową furgonetkę. Oczywiście przyleciał po kolegów helikopterem. Wolnością cieszyli się jednak zaledwie 3 tygodnie. Wtedy jego wyrok powiększył się o kolejnych 10 lat. Payet stał się jednym z najbardziej pilnowanych więźniów we Francji. Specjalny rygor, w jednym więzieniu spędzał maksymalnie 0,5 roku. No to wszystko po to, by nie poznał zbyt dobrze schematów, które może potem wykorzystać w kolejnej ucieczce. A jednak 14 lipca 2007 roku, obchody Dnia Bastylii, to jest jedno z większych francuskich świąt. I właśnie w tym świątecznym zamieszaniu 4 zamaskowane postaci wkraczają na lotnisko w Cannes. Porywają helikopter, zmuszają pilota, by poleciał nad odosobnione więzienie w Grasse. W więzieniu zaczyna się właśnie nocna zmiana. Małe zamieszanie wśród strażników i właśnie ten moment wybrali. Wylądowali na dachu więzienia, wyciągnęli z helikoptera ciężki sprzęt budowlany. Wyłamali najpierw jedne, potem drugie drzwi, dostali się do izolatki, w której przetrzymywano Payeta. Po tym wrócili na dach i odlecieli na wybrzeże Morza Śródziemnego, gdzie uwolnili pilota. 2 miesiące później Payet wraz z 2 wspólnikami został zatrzymany w Hiszpanii. Jak już tak liczymy te jego lata, dodatkowy wyrok 15 lat więzienia, ale wówczas jest już tak sławny, że powstają o nim programy telewizyjne. Gazety nazywają go powszechnie królem ucieczek, a jego ostatnie wyjście na wolność w stylu hollywoodzkim rzeczywiście trafiło do serialu na popularnej platformie streamingowej. Skoro mówimy o najsłynniejszych ucieczkach, to musi pojawić się Kazimierz Piechowski i to, czego dokonał. To jest człowiek, który zasłynął ucieczką z piekła, z niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. Kazimierz Piechowski to jeden z pokolenia urodzonego w wolnej Polsce po odzyskaniu niepodległości. Jego młodość przypada na czas II wojny światowej. Urodził się dokładnie 3 października 1919 roku. Dodajmy, że pochodził ze szlacheckiego rodu, co będzie miało znaczenie dla tej historii. Ród Piechowskich herbu Leliwa. Siedzibą rodu są Piechowice pod Kościerzyną, choć on urodził się w Rajkowach, a od dziecka związany był z Tczewem. Tu się uczył, tutaj został działaczem Związku Harcerstwa Polskiego. No i tutaj niestety została go właśnie wspomniana II wojna światowa. Gdy wybuchła, wraz z kolegą z harcerstwa, dokładnie z Alfonsem Kiprowskim, pseudonim Alek, próbowali przedostać się do Francji, gdzie tworzone było polskie wojsko. Wybrali drogę przez Węgry, jednak nigdy tam nie dotarli, bo przy granicy zostali zatrzymani przez niemiecki patrol. Trafili do aresztu w Baligrodzie, tam byli torturowani. Stamtąd przeniesiono ich do więzienia w Sanoku, później do Krakowa, w końcu do Nowego Wiśnicza. Ta ich wędrówka po aresztach trwała 7 miesięcy. Niestety wtedy Niemcy stworzyli właśnie obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Obaj mężczyźni 20 czerwca 1940 roku trafili do 2. transportu tego obozu. Piechowski otrzymał tatuaż z jednym z pierwszych numerów obozowych, dokładnie numer 918. Warto wspomnieć, że był na tym słynnym apelu, gdy naziści wybrali więźniów do zagazowania. Wśród nich był Franciszek Gajowniczek, który zaczął płakać, błagać, że ma dzieci. To właśnie wtedy, wszyscy znamy tę historię, ojciec Maksymilian Maria Kolbe ofiarował za niego swoje życie. Tego dnia Piechowski miał szczęście, choć nie wiem, czy to właściwe słowo, w obozie czekała go przecież praca ponad ludzkie siły, zmęczenie, głód, zimno, zezwierzęcenie. Wytrzymał to dokładnie przez 2 lata. Myślę, że nie musimy słuchaczom mówić o obozowym piekle, zresztą ani nie potrafilibyśmy tego oddać, ani nie tego dotyczy dzisiejszy program. Mamy mówić o największych ucieczkach, a ta Piechowskiego była bezczelna,
i spektakularna. Dosłownie zagrał Niemcom na nosie. Mówiliśmy, że wytrzymał tam 2 lata. I to dokładnie 2 lata. Ucieczkę zaplanował na 2. rocznicę swojego pobytu w Oświęcimiu. 2 lata piekła. Jasne dla niego stało się, że śmierć jest coraz bliżej. W maju 1942 roku jego współwięzień, ukraiński mechanik Eugeniusz Bendera, dowiedział się, że trafił na listę więźniów do zgładzenia. Nie miał już wtedy nic do stracenia. Miało spełnić się hasło, jakie powtarzali naziści. Z obozu można się wydostać jedynie przez komin. On wybrał inną drogę. Namówił Kazimierza Piechowskiego, by wspólnie zaplanowali ucieczkę. Wtajemniczyli jeszcze 2 współwięźniów. Dokładnie, porucznika AK Stanisława Jastera, który pracował z Piechowskim poza obozem w zakładzie zaopatrującym SS. Z kolei zakonnik z Wadowic, Józef Lempart, pracował w obozowym warsztacie wraz z Benderą. Jest sobota, 20 czerwca, popołudnie. Niemcy już w nastrojach wolnego weekendu. 4 kolegów, udając obsługę wózka transportowego, podjechała nim pod słynną bramę z napisem Arbeit macht frei. Piechowski zameldował Rollwagenkommando. Strażnik machnął ręką, że mają wolny przejazd. 2. punkt planu. Dotarli do magazynu umundurowania i broni. Włamali się i przebrali za niemieckich żołnierzy. Piechowski założył mundur oficera. Szlacheckie wychowanie sprawiło, że perfekcyjnie mówił po niemiecku i perfekcyjnie panował nad nerwami. Od tego miało zależeć powodzenie tego planu. 3. punkt. Bendera ukradł z garażu ten słynny czarny samochód SS, znany z wojennych filmów. Steyr 220 podjechał pod magazyn. Więźniowie wyszli z magazynu i wtedy pech. Dostrzegł ich strażnik z wieżyczki, ale zobaczył nie więźniów, a niemieckiego oficera z obstawą. Nie wszczął alarmu, a więźniowie schowali broń do bagażnika i wsiedli do auta. Za zakrętem kolejny SS-man, ale karnie rzucił papierosa, którego palił i pozdrowił Heil Hitler wyższego rangą oficera. Gienek Bendera rzucił do Piechowskiego: widzisz, Kazek, jakoś idzie. Następnie kolejnych 2 żołnierzy hajluje na widok auta. No i teraz kluczowy punkt planu. Ostatnia przeszkoda. Punkt kontrolny tak zwanego dużego łańcucha straży. Szlaban na końcu ulicy prowadzącej do obozu. Strażnik jednak nie podnosi bariery, a samochód się do niej zbliża. W środku strach i rezygnacja współwięźniów. No nie udało się. I wówczas zakonnik Józef mocno klepnął Piechowskiego w ramię i powiedział: Kazek, zrób coś. To był właśnie impuls, którego potrzebowali. Piechowski otworzył drzwi i jak najbardziej czytelnie pokazał swoją rangę na mundurze. Nienagannym niemieckim krzyknął: do jasnej cholery, śpisz dupku tam czy co? Otwieraj ten szlaban, bo ja cię obudzę. SS-man oczywiście w panice podniósł szlaban i wyjechali. Podkreślamy, więźniowie w niemieckich mundurach, z niemiecką bronią, w samochodzie SS, bez żadnych dokumentów, przechytrzyli wartowników KL Auschwitz. Naziści oczywiście natychmiast rozesłali list gończy za uciekinierami. I zemścili się surowo. Kapo magazynów, którego podejrzewano, że pomógł w ucieczce, dodajmy Niemiec, został skazany na śmierć głodową. Niemcy zamordowali matkę zakonnika Lemparta. Zgładzili także rodziców porucznika Jastera. Jednak dla pozostałych więźniów ucieczka stała się symbolem podnoszącym ich na duchu. A co dalej działo się z uciekinierami? Porucznik Jaster zginął rok później, w czasie wojny, i to z rąk swoich. Wyobraźcie sobie, podziemie uznało, że działa na rzecz gestapo, wydało wyrok śmierci. Został rozstrzelany. Po wykonaniu wyroku okazało się, że posądzenie o zdradę było pomyłką. Znowu zakonnik Józef Lempart odszedł ze stanu duchownego, założył rodzinę. On zginął w wypadku samochodowym na początku lat 70. Mechanik Eugeniusz Bendera dożył w Warszawie do lat 80. Natomiast Kazimierz Piechowski wstąpił do Armii Krajowej i walczył w niej z hitlerowcami do samego końca wojny. Jeden z bohaterów, ten jeden z niezłomnych. Wolna ojczyzna, choć niezupełnie taka wolna, zgotowała mu po wojnie kolejne piekło. Anonimowy donos, że obywatel Piechowski ma akowską przeszłość. Dlatego został skazany na 10 lat więzienia.
Zwolniony po 7 latach skończył studia na Politechnice Gdańskiej, zaczął pracę w Stoczni Gdańskiej. Postanowieniem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 15 grudnia 2017 roku w wieku 98 lat. Ta ucieczka, niezwykle brawurowa, z fantazją i prawdziwie bezczelna, została odtworzona po latach przez BBC. W dokumencie wystąpił nawet sam Piechowski. Zresztą o jego ucieczce powstał także polski film pod tytułem Uciekinier. Piechowski po latach napisał książkę ze wspomnieniami obozowymi, stał się nawet bohaterem piosenki brytyjskiej piosenkarki Katie Carr. Dodajmy, że z KL Auschwitz próbowało uciec w sumie ponad 800 więźniów. Udało się niespełna 150. Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMF FM.